Jezus mówi dzisiaj: Ojciec sam was miłuje. To jest esencja tego, co ma w ogóle Kościół nam do powiedzenia, czytając Ewangelię. Fundamentem Kościoła jest to stwierdzenie, które Jan powie: Bóg jest miłością. Jezus to ciągle powtarza, że Ojciec jest miłością, że Ojciec was umiłował, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Bez doświadczenia Boga, który kocha, to wszystko jest takie jakieś puste, łatwo się z tego rezygnuje. Dopóki w mojej pobożności nie dojdzie takiego momentu, że ja stanę przed Bogiem, który mnie kocha, gdzieś takiego przekonania w sobie nie odnajdę, że to nie moje zasługi, to nie moja poprawność, tylko ta Jego miłość mnie ocala, dotąd to jest ciągle takie szukanie gdzieś obok. A w miłości musi być wolność. Nie da się człowieka zmusić do miłości. Czasem patrzą na jakąś parę małżeńską, mówią: Pan to musi kochać swoją żonę. No, no muszę. Nie da rady inaczej. Nie da się zmusić do wiary. Macie Boże doświadczenie, wielu rodziców. Musisz do kościoła chodzić. No to póki jest pod naszą władzą, będzie chodził, będzie chodziła. I co z tego? Nieraz ksiądz robi taki błąd w wymaganiach do sakramentu. To musisz, to musisz, to musisz. No, musisz to, no to zrobię. I co z tego? Wspólnota doskonale to wie, że do momentu, gdy człowiek sam nie zacznie iść tą drogą, to choćby wszyscy nad nim stali, nic z tego nie będzie. Dlatego jak chłopak ma przyjść do wspólnoty, dziewczyna też, ale tu, to teraz może tylko lokcje są krótsze, bo telefon, bo pandemia, bo coś. To się go nie ciągnie, no chodź, no wejdź, nie. Jesteśmy gotowi, ale to moment, gdy się zobaczy, że chce. Czasem drugi raz ktoś wraca, bo wyszedł, jak wyszedł, ale już chce wrócić. Jak chce wrócić, to się coś będzie działo. To w tym spotkaniu zaczyna poznawać życie, przyjmować życie od Boga. Momentem krytycznym wiary i miłości jest decyzja woli, bo miłość jest aktem woli, że ja chcę być z Tobą. Inaczej wszystko, co ze mną mnie do tego napycha, może się stać nawet moim wrogiem. Owszem, jak tu przychodzi ktoś z zewnątrz, to się go próbuje naprowadzić, stąd są ograniczenia, ale u fundamentu musi być miłość. Ty jeszcze teraz nie rozumiesz tego, my Cię tak kochamy, że chcemy Cię do tego doprowadzić. Ale musi być taki moment, że przymus trzeba odstawić, bo przymus zabije miłość. Często rodzice przychodzą, mówią: no chodziliśmy do kościoła, uczyliśmy wiary i syn ma 14-15 lat, on nie pójdzie do kościoła. Póki jesteś w naszym domu, musisz. Nie, nie musisz, to nie idź. Ranisz nam serce. Może to kiedyś zrozumiesz. Nie da się do miłości zmusić. To jakbyśmy, nie wiem, wiedzieli, że ugotowałem pyszny obiad, a ktoś nie chce tego jeść, nie? To tylko przytrzymajcie go, my mu to włożymy i zobaczysz, że dobre. Nigdy tego nie zrobisz. Będzie zawsze nienawidził tego. Nie da się tak przekonać do miłości. Nie da się nakarmić na siłę miłością. I dlatego Bóg prosi o miłość. Jak wiecie, przez te dni po zmartwychwstaniu czytam Ewangelię, siadam z nią. Nie do wiary, że Jezus nas prosi: wytrwajcie w miłości, kochajcie się wzajemnie. Bóg nas prosi o miłość. Nie mówi, mówi: to jest moje przykazanie, ale ja wam przekazuję, idźcie tak, bo będziecie mieć życie, ale nie, że no mnie to was zabije, nie. On nas kocha, on mówi: no spróbuj, no weź, tylko miłujcie się wzajemnie. Nie ma większej miłości niż życie oddać. Popatrzcie, ja za ciebie życie oddaję, no popatrz, tak cię kocham. Taki jest Bóg. Prosi, spróbuj. Wiecie, co to jest, jakżeście prosili syna? No spróbuj, żyj, nie rób tak. Jak to boli, gdy człowiek uważam inaczej. Nie tak dawno rozmawiałem z chłopakiem, który był we wspólnocie. Fajny dość. Żona, dzieci. No ale on ma swoje pieniądze. Nie rozeszli się jeszcze. I co z tego? Ona osobno, on osobno. W jednym domu niby, nie? On oczekuje, że ona się zmieni. Długośmy siedzieli wieczorem, parę dni temu. W końcu mówi: ja to wszystko wiem, ale nie chcę. Bo jak zacznę, bo jak wrócę do spowiedzi, będę musiał się zmienić. Aż ściska człowieka w sercu. On wie, że to jest, że zniszczy życie, że te dzieci, że żona, że swoje życie zniszczy. Ale mi tak jest wygodnie, ja nie chcę. Straszne. Jakby wiedząc, że
że Bóg mi daje wszystko, ja nie chcę. Ilu z nas jest takich? Nie chce mi się. Dlatego Bóg mówi, spróbuj.